Centrum projektowe Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich na Politechnice Opolskiej to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Głównym profilem jednostki są materiały lekkie i technologie hybrydowe używane w motoryzacji, lotnictwie i inżynierii lądowej, ale wśród jej zainteresowań badawczych jest też przetwórstwo węgla, przemysł kolejowy i metalowy oraz elektromobilność. Otwarcie centrum miało miejsce we wrześniu 2018 roku przy udziale najwyższych władz kraju oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji. W projekcie, na którego finał po obu stronach Odry pracowano przez ponad 3 lata, partnerem Politechniki jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Potencjał centrum przyciąga do współpracy firmy i instytucje z całego kraju oraz z zagranicy. Wśród nich są tacy potentaci jak Jastrzębska Spółka Węglowa czy Urząd Dozoru Technicznego. Najważniejsze korzyści, jakie ma przynieść działalność centrum, to rozwój i komercjalizacja innowacyjnych badań, wzrost prestiżu uczelni i miasta, wzmocnienie lokalnej gospodarki i wkład w ochronę środowiska. Lżejsze materiały to bowiem mniejsze zużycie paliwa i mniejsza emisja spalin. Dyrektorem centrum jest profesor Politechniki Anna Król, a bliskim współpracownikiem, powiedzieć można ojcem, profesor Lothar Kroll, który w dziedzinie odchudzania materiałów konstrukcyjnych przetarł już szlak na uczelni w Chemnitz. Centrum realizuje już ponad 20 tematów badawczych, w tym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kilkumilionowy grant przyznano na produkcję nowatorskiego elementu karoserii, który zjedzie z taśmy pobliskiej fabryki Tower Automotive Poland. Centrum organizuje też seminaria upowszechniające wyniki badań. Ich stałymi gośćmi są przedstawiciele Airbusa. Działalność centrum została już wyróżniona Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji, Nagrodą Opolskiej Izby Gospodarczej. Lekkie materiały mają bowiem wielką wagę.